jest ojczyzna z wyboru. Ja jestem w ogóle z Warszawy, a prawie 40 lat byłam w Niemczech, w Darmstadt. Wiktoria Strasse na bagnach. Reportaż Doroty Sokołowskiej. Zakładam, że jeżeli chodzi o pieseczki, to będzie pani je cały czas słyszała, niestety. Psy mieliśmy zawsze kiedyś. Syn jest tak uparty jak ja. Jak miał 7 lat, to zobaczył owczarka podhalańskiego w Zakopanem. Powiedział, że takiego psa chce mieć. Cukier i mleko? Mleko. Proszę bardzo. Stąd się wziął owczarek podhalański nad Biebrzą. A ten drugi to jest inwalida, pies inteligentny, kundel miejscowy, który przyszedł do mnie zdychać, bo się zorientował, że nikt inny mu nie zapłaci za operację. Ktoś mu prawie, że urwał łapę i przyszedł do mnie w nadziei, że ja już coś wymyślę. I później został, bo trzeba było się nim zająć po operacji. O, chwileczkę, ja muszę puścić, bo będzie cały czas. Był białym jak śnieg owczarkiem podhalańskim. Przedstawicielem rasy, o której Augusta nigdy przedtem nie słyszała. Postawiłam im pomnik w tej ostatniej książce, bo właściwie nic nie jest tak ludzkie jak pies. Sensem jego życia było pilnowanie Augusty, jedynej owcy, jaką mu powierzono. Uwieczniła mnie. Ani na chwilę nie spuszczał jej z oka. Wodził za nią zatroskanym wzrokiem, słusznie podejrzewając, że jest lekkomyślna i jak na owce, raczej głupia. Nawet kiedy spał, jedno jego oko śledziło ją bacznie spod uchylonej powieki. Najchętniej leżał w punktach strategicznych, pozwalających mu mieć pod kontrolą kilka pomieszczeń jednocześnie. Łeb na schodach, przednie łapy w salonie, ogon na korytarzu. Zmuszało to domowników do wykonywania karkołomnych akrobacji, żeby go ominąć. Wyszłam za mąż za Niemca, a wszystko inne było niejako konsekwencją. Pani się patrzy na mnie z takim miłym uśmiechem, z nadzieją, że tam coś dalej jeszcze będzie. Nic więcej nie będę opowiadała z prostego powodu. Szalenie mnie denerwuje to, że w tej chwili właściwie nikt nie czyta książek, albo prawie nikt nie czyta książek, natomiast interesują się autorami. Ludzie, którzy absolutnie nigdy w życiu by nie czytali dobrowolnie Konopnickiej, chcą koniecznie wiedzieć, czy ona była lesbijką, spała z tą dolębianką, czy nie. Albo na przykład Rudy i Zośka. Kamienie na szaniec to chyba lektura szkolna i pewnie też tylko jako streszczenie jakiś bryk gdzieś przeczytany w internecie. Ale czy oni byli pedałami? Bo to jest interesujące, tak? I takie rzeczy doprowadzają mnie do szału, tylko że wiem, że autor, jak miał coś do powiedzenia, to powiedział w swojej książce i nic więcej o nim nie powinno się wiedzieć. Powinien sobie zostać tajemnicą. Mogę powiedzieć tylko, czego ja nie robię. O, na przykład, czego nie robię jako autorka, żeby było coś indywidualnego, prywatnego. Nie zakładam przy pisaniu pereł na szyję jak Maria Kuncewiczowa. Nie piszę w pralni jak Alice Munro. Nie piszę ołówkiem jak Myśliwski. Teraz muszę jeszcze troszkę pomyśleć o kim. Aha, nie zakładam kimona jak Joanna Bator. No to już mam coś do powiedzenia sobie. Niczego nie robię. Kompletnie nie znała się na ludziach. Ta hrabina na przykład wcale jej nie dowierzał. Ile razy ją widział, zaczynała mu kapać ślina z pyska, co u niego było oznaką zdenerwowania i świadczyło o tym, że oczekuje komplikacji. Na myśl o hrabinie, co prawda, nie otrząsnął się. Otrząsanie się było takie wulgarne, takie gminne, ale zjeżył się, co wystarczyło, żeby posypały się z niego kępki sierści jak płatki śniegu na dywan i spódnice pań. Właściwie wszystkie te powieści wynikały z jakiejś sytuacji. 4 pierwsze, które polegały właśnie na tym oscylowaniu między jedną a drugą kulturą, między jednym a drugim krajem. To były te 4 pierwsze, które wychodziły w Niemczech. Zresztą w zabawny sposób to całe moje pisanie było zawsze takie niewiarygodne. To znaczy powieści wychodziły w Polsce, wtedy jeszcze ludzie czytali. Coś takiego było naprawdę. Słowo daję, były księgarnie, pamiętam, duże. A ja pracowałam w Niemczech w zawodzie technicznym,
z chłopcami z budowy i bardzo byłam zadowolona, że nikt o tym nie wie, że tam gdzieś jakieś książki pisze i wydaje. Byłabym całkowicie skompromitowana w ich oczach. Ja nie widziałam moich książek w sklepach, 2 razy byłam na targach książki, ale to wszystko było równie nierealne, jak i te poprzednie sytuacje. No a jak tutaj przyjechałam, to się z kolei okazało, że nie ma księgarni, więc nadal nie widziałam moich książek w księgarni. Ale w każdym razie te pierwsze 4 to były właśnie o tym kręceniu się jednym a drugim światem i o zmianach, jakie w tym świecie zachodził. Potem ta ostatnia, którą napisałam w Niemczech, była o narodowym socjalizmie, dlatego że po prostu to było coś, co mnie też fascynowało i to było takie moje pożegnanie w jakiś sposób z Niemcami. Chciałam wiedzieć, dlaczego znałam tylu naprawdę sympatycznych, uczciwych, moralnych Niemców, o których się później okazywało, że byli w SS, dajmy na to. Jak to się stało? Co było fascynującego w narodowym socjalizmie? To było szalenie ciekawe doświadczenie i przerażające właściwie. Jeżeli człowiek się tak przeniesie zupełnie, całkowicie w inny czas i zaczyna go nagle rozumieć, to robi mu się trochę zimno, bo widzi, jak łatwo jest o ten jeden krok, że sytuacja rozwinie się w zupełnie innym kierunku. Również i to, co było tutaj, odbiło się w tych książkach, przede wszystkim ta pierwsza, która była dla mnie niejako kroniką tego, co tutaj jest dookoła, ta szeptucha, próbą opisu tego świata, który dla mnie był zupełnie nowy, a jednocześnie z doświadczenia wiem, że bardzo krótki jest ten okres, kiedy jeszcze się człowiek dziwi, kiedy coś zauważa, a później po prostu wrasta w to i nie dziwi się już niczemu, bo należy do tego świata w jakiś sposób. To znaczy nawet ja już teraz nie wychwytuję tych różnych takich fajnych perełek, jak oni mówią tutaj, dlatego że ja mówię już w międzyczasie tak samo. Mój pies też wiszczy pod płotem, tak? Sąsiadka poszła w odwiedki. To są wszystko dla mnie zupełnie normalne rzeczy, więc tutaj nie ma co opisywać, bo to już jest wszystko bardzo zwykłe. Ten świat pełen magii i poezji, to w jakiś sposób próbowałam to uchwycić w szeptusze, a ta ostatnia książka, ona jest po prostu dla mnie takim mostem między jednym a drugim światem, bo z jednej strony łączy prawie 40 lat w Darmstadt, które było dawną stolicą Hesji, było siedzibą Wielkiego Księcia Heskiego i w jakiś sposób były związki między domem Heskim a domem Romanowów, dlatego że Wielkie Księstwo Heskie w ciągu 150 lat dostarczyło Romanowom więcej narzeczonych niż cała Europa razem wzięta. I właśnie z jednej strony to, że jest łatwo w tym krajobrazie przenieść się w czasy, które były 150 lat temu i w takim krajobrazie, który się nie zmienił od setek lat praktycznie, czas ma inny wymiar, jest łatwo po prostu się przenieść. Za pozwoleniem łaskawej pani, powiedziała Joanna, patrząc gdzieś w bok. Inne panie z towarzystwa to trzymają w domu kanarki w klatkach, albo papuszki, ostatecznie mopsy. Ale takiego cielaka jak ten? Przecież jak się z tego psa kłaki sypią, to jakby gęś skubali. Kto jest w stanie po nim sprzątać? Psa? Też coś. Prostaczka. Balto wstał i ciężko nadepnął jej na nogę, aż syknęła z bólu. Ja przez te prawie 40 lat w Niemczech tęskniłam za Polską. A kiedy już była taka sytuacja, że w jakiś tam sposób mogłam do tej Polski wrócić, to się okazało, że tej, dla której ja tęskniłam, po prostu już nie ma. Właściwie jestem z Warszawy, ale Warszawa po pierwsze się zmieniła. Po drugie, zmieniła się w sposób niezbyt dobry. Wszystko, co tam jest, no w jakiś sposób gdzie indziej na świecie już widziałam. A tą Polskę taką, jaką jeszcze miałam w pamięci, to po prostu znalazłam tutaj. Z prostego powodu. No cóż, tutaj jest ten krajobraz nietknięty ręką człowieka praktycznie do horyzontu. Jest wyjątkowy. Jak tu się siedzi, to jest jednak przeżycie. To jest coś dobrego. Przeprowadziła się tutaj moja siostrzenica i właśnie w tym momencie, kiedy ja byłam w żałobie, że tego nie ma już, tamtego nie ma, że te wszystkie takie rzeczy, które mi się podobały kiedyś, no dobra, można było powiedzieć, że to był wtedy skansen. Źrebaki w okólniku i krówki i takie tam inne rzeczy. Te płoty, na których były jeszcze napisy świeże jaja, a nie monitoring całodobowy. Wszystko znikło, a przyjechałam tutaj i to dla mnie było po prostu przeżycie. I 5 lat później w jakiś sposób się tutaj przeniosła. Pierwsza rzecz, którą pani zauważa, to jest zmiana pór roku.
tak po kolei, zaczynając od pączków, zaczynając od pierwszych listków, trawek, kwiatków i tak dalej, od tego, że świat cichnie, bo ptaki odlatują, przychodzą tylko wtedy, żeby je dokarmiać, że ptaki wracają. Ja to uważam za szalony luksus, że przynajmniej teraz, na tym ostatnim etapie życia, że ja to mogę jeszcze tak świadomie przeżyć. Człowiek niby wszystko ma, tylko jednej rzeczy nie ma czasu i czas się liczy w minutach i w sekundach. To nie jest tylko to, że wszędzie gdzieś pędzimy i się spieszymy. To jest to, że my nic już nie widzimy. Jedyna korzyść, jaką mogłam znaleźć w tym życiu, a ja miałam zawód, który jest pasją, to, że nigdy nie musiałam myć okien. Jak wychodziłam, nie widziałam ich, bo było ciemno. Jak wracałam, nie widziałam ich, bo już było ciemno. I właściwie człowiek w ogóle nie miał kontaktu z tym całym światem, który jest za oknem. Ten świat odchodzi. Właśnie ten świat taki, że tutaj ma pani zająca rano na łące, który przychodzi, że ma pani te bociany, które wykarmiają swoje bocianiuki, drozdy, jeże. To może mi odejść już w najbliższym czasie, kiedy rzeczywiście władze się zdecydują przez Dolinę Biebrzy przeprowadzić autostradę. I wcale nie jestem pewna, czy nie będzie to zrobione. Całkiem zwyczajnie, bo jest jakieś przekonanie ze względów takich czy innych politycznych i gospodarczych, należy to zrobić przez Tałty, przez Pazury, przez Biebrze. To wszystko zniknie. Czyli na to, żeby się nim cieszyć, żeby rzeczywiście móc tak świadomie go widzieć, to jest to idealne miejsce pełne poezji, rzeczywiście. Rumdzaj, a biały jak? On się nazywa właściwie Płomyczek Gwiazda Podhala, ale nazywany jest misio, no bo nie można przecież mówić do psa Płomyczku Gwiazdo Podhala, co ty masz w pysku, tak? Kołatka tutaj? Pieseczek właśnie kołaczem. Ten dom jest przebudowany ze starego domu. To jest mój projekt, w jakiś sposób jest moją piaskownicą architekta. Lubię go. Chciałabym go przynajmniej możliwie długo zachować. To była dokładnie taka sama łąka jak ta tutaj obok. Nic tutaj nie rosło. Oto jabłonka była już, a reszta wszystko jest dosadzone. Oczywiście to jest też taka przyjemność, jeżeli można coś jeszcze w ostatnim odcinku życia tworzyć, tak od początku. To pewnie trochę jest związane z moim zawodem, ta radość budowania czegoś. Róże to jest Darmstadt, to znaczy róże właściwie tutaj, w tym klimacie nie rosną dobrze, trzeba się nad nimi namęczyć, ale miasto Darmstadt słynie z róż, dlatego że najbardziej znane wzgórze to jest Rosenhö, to był też Park Książęcy. Tam odtworzono praktycznie rozarium takie, jakie było za czasów Wielkiego Księcia. Odtworzono je niejako za moich czasów, sprowadzono z Anglii te stare gatunki róż. No jest uroczo, jeżeli człowiek ma ambicje, żeby zrobić sobie małe rozarium w Dawidowiźnie. A tam jest Biebrza, to znaczy trzeba by było przejść jeszcze kawałeczek. Jest właśnie ten niewiarygodny krajobraz, który się nigdy nie zmienia i miejmy nadzieję, że nie zmieni. A Wiktoria Strasse? A, to był mój pierwszy projekt robiony w Darmstadt. Była przebudowa takiej dzielnicy z przełomu wieku XIX-wiecznej w strefę ruchu takiego uspokojonego. Zdjął wtedy kierownik budowy i podarował mi na koniec, bo zmieniali jednocześnie te tablice, więc ta Wiktoria Strasse tutaj czekała na to, żeby miała odpowiednią ścianę, na której może zawisnąć, bo przez całe te wszystkie lata nie miała. Ale trochę ta Wiktoria Strasse to jest jak taki symbol tutaj. Strasse zmieniło się w spokojną okolicę, a Wiktoria jest też jakimś symbolem zwycięstwa, bo zauważamy to, co jest najważniejsze. Ładnie to pani powiedziała, sobie tego nikt nie skojarzyłam. Być tutaj to jest w jakiś sposób dla mnie naturalne miejsce. Miejsce, w którym się ani nie urodziłam, ani nie wychowałam, ani nie spędziłam życia, a jednocześnie w miejscu, które w jakiś sposób jest bliskie mojemu sercu. I że to jest takie dobre miejsce. Był to reportaż Doroty Sokołowskiej, Wiktoria Strasse na bagnach. Opowiadała Iwona Mencel. Fragmenty powieści Iwony Mencel Powsze czasy czytała Olga Gordiejew.
Thank you.